Witam Was serdecznie na naszym kanale, z tej strony Marlena Załoga i dzisiaj odcinek z testów talerzówki firmy Landstahl. Talerzówka niebieska, robotę, jaką widać, robi. Stanowisko mamy po rzepaku, z przodu przede wszystkim mamy wał nożowy, który on tak naprawdę robi tą główną robotę, a mianowicie tnie nam tutaj resztki pożniwne, w tym przypadku są to łodygi rzepaku, także też świetnie w sumie sprawdziłby się po kukurydzy. Samą pracę zobaczycie już za chwilę, więc co? Zapraszam Was na odcinek z testów talerzówki firmy Landstahl. Jest nasza Weronisia. O Boże, matka na Ciebie siądzie. Czekaj, Nikodem jeszcze sprawdzi. Może być? Będzie tak? Ale spodobał mu się dzisiaj ten podłokietnik. To możemy jechać Nikodem, tak? Idziemy? A przywita się Pani? Witam wszystkich na moim kanale. Witamy się z Nikodemem. Nikodem będzie rozkładał talerzówkę. Ej, ale drugim jakby co? Ojejku. Dobrze, to Nikuś, zapinaj pasy i jedziemy. Słup pokonany. Ostatni. Znaczy, dopiero pół, bo z jednej strony odjechało. Dobrze, Nikodem, teraz podnoś. Podnoś! Tak, o, ja Ci pokażę. No patrz się. Żebyś na drugi raz wiedział, jak i czym. Co ta matka od Ciebie wymaga? Dobrze, mam teraz kilka pytań do Pani traktorzystki. Słucham. A mianowicie Pani traktorzystko, Pani operator. Jak pierwsze wrażenie? Moje pierwsze wrażenie. W sumie mieliśmy już obycie z kilkoma talerzówkami, bo mieliśmy kilka na testach i moim zdaniem ta jest jedna najlepsza. Nie, żebym chwaliła czy coś, tylko po prostu takie jest moje zdanie. Robi robotę. No tak jak widać. Nie ma co się oszukiwać. Ale maszyna spora. Zalecana prędkość to jest jaka, Werka, pamiętasz? Od 14 do 16 km na godzinę. Tak. Ale fajnie się ją zawraca. Tak? No, fajnie. Zwrotna jest. Fajna jest taka giętka. Nie, ale naprawdę, jak na taką dużą maszynę. Bo jakby nie było dotychczas, oprócz talerzówek, no to użytkowało się u nas agregaty. Agregaty były 3-metrowe, a talerzówka tutaj nagle 5. Go, go, go! Proszę bardzo. Widać, że jednak mamy wilgotno w polu. Tego się nie da oszukać. I tutaj mamy ewidentne porównanie. Po prawej stronie mamy jeszcze ściernisko rzepakowe, a po lewej już przerobioną ziemię, także zobaczcie, resztki są fajne, pocięte. Ziemia jest naprawdę fajnie wilgotna, taka sypka. Nie jest taka lepnąca, ale jest sypka po prostu. Kurde, siostra by nie rozjechała. Także popatrzcie tylko. Ciachmach. I proszę bardzo. Wszystko jest pocięte. Jestem ciekawa w sumie, jakby ona wyglądała, ta praca po na przykład kukurydzy. Bo wtedy na polu z kukurydzą jednak jest więcej tej masy do cięcia.
jakby wystarczyło nam czasu na te testy, to mogłybyśmy ją przetestować jeszcze na przykład po ściernisku, po zbożu. Jednak nasze żniwa się nieco opóźniły, porównując nawet zeszły rok. Także testujemy ją tylko po ściernisku rzepakowym. Berka już jest na końcu działki. I ogólnie chętnie zapoznamy się z Waszymi odczuciami odnośnie talerzówek. Co macie u siebie, co się u Was sprawdza, na co warto zwrócić uwagę. Jednak warto mieć taką wiedzę od Was, od rolników, od osób, które użytkują te maszyny na co dzień, bo nie wszystkie rzeczy można wyłapać tak naprawdę na podstawie kilku godzin testów, czy nawet kilku dni testów, bo czasami po prostu pewne rzeczy wyłapuje się z czasem, więc takie Wasze przemyślenia jak najbardziej możecie zostawiać w komentarzach, a poza tym to też również dawajcie znać, jak tam Wasze żniwa, jak tam Wasze prace, czym aktualnie się zajmujecie, będzie miało co poczytać, także zapraszamy do komentowania poniżej. Opuszczone, dociśnięte. Jedziemy. Jedziemy. I ogień. Okień tłoki. No nie do końca, bo słup. No to już ten ostatni. Ogólnie to nie mamy działek ze słupami, ale chyba dwie lub trzy są. Więc to jest właśnie ta działka, na której są kurwa. Kurde mać. Aż tak? Na milimetry. O, to pani, niech pani uważa. Pani kochana, ja jestem kierowca zawodowy. Dobrze. Tak samo jak Nikodem kiedyś. On się uczy od matki. Od matki Polki. Lecimy razem. Przed siebie. Przed siebie. Teraz skupimy się na takich aspektach technicznych, aby nie było, że sobie jeździmy, ale nie wiadomo, czym sobie jeździmy. Fendem. A z tyłu mamy właśnie talerzówkę i ta maszyna ma z tyłu po obu stronach na ostatniej słupicy, która trzyma talerz. Ona jest regulowana góra-dół, tak aby talerz nie robił bruzd nam na polu, żeby wszystko było, wiecie, jak na stole, jak należy. Podczas przyjazdów wały oczywiście również są widoczne. Ten pierwszy, co Weronika? Robi robotę, co? Ładnie tnie. Ładnie tnie, więc jeżeli będziemy talerzówkę konfigurować, to jednak ten wał ewidentnie na plus. Widzimy, że robi on fajną robotę, wszystko jest ładnie pocięte. O, już jesteśmy na drugim końcu pola. Trochę za mała działka, kato też. Ale taką od tatusia dostałyśmy. A nasz tatuś co teraz robi? Kosi zboże, ale nie u siebie. Tak. Więc my korzystając z tego, mamy teraz czas. Że mamy czas, testujemy talerzówkę. Mamy również takie dodatkowe funkcje w niej, a mianowicie mamy również blok hydrauliczny, dzięki któremu tak naprawdę podpinając sprzęt do ciągnika, podpinamy jedną sekcję hydrauliczną zamiast tych 4-5, to już w zależności. Więc to jest wygoda. No i do tego bloku mamy taki oto sterownik, którym właśnie Werka się posługuje. Tam mamy wszystkie funkcje pod ręką. Ona sobie tutaj akurat w dziurkę włożyła go do podłokietnika, ale na przyszłość można na przykład sobie opuszczać, tak, podnosić, można ustawiać sobie głębokość i tak dalej. Można go sobie na ramkę wrzucić, ale tutaj uważam, gdzie Werka sobie go wcisnęła, no to ma go jak najbardziej pod ręką. Także. Oj, przepraszam. No co mnie szturchasz. Także pod ręką mamy sterownik, mamy wszystkie sekcje w zasięgu ręki. Zaraz przy podłokietniku, w zależności oczywiście jakie kto ma potrzeby. Także jak najbardziej również jest on na plus. I co jeszcze takiego jest? Talerze 560 mm. O właśnie, jak dobrze ciebie mieć pod ręką. No widzisz. Także ogólnie w kwestii wyposażenia, no to naprawdę fajnie jest wyposażona. Jest to przede wszystkim też maszyna na solidnej ramie. Ciężka. Konstrukcji jest ciężka. Co jest najważniejsze, talerzówka. No, talerzówka ma nie tylko robić, ma ważyć. Ale leniuszek.
Jak właścicielka. Co? Już myślała, że powiem coś miłego. Warto kupować maszyny ze sterownikami, ponieważ mamy tak naprawdę osobny tutaj sterownik, który obsługuje nam tylko maszynę. Cała maszyna, cała hydraulika maszyny jest tutaj właśnie niziutko. No, także szkoda w sumie, że nie mamy większej działki, ale i tak fajnie, że możemy taką maszynę u siebie przetestować. Werka się wymodliła. Ja? Tak. A tak, no rzeczywiście, przecież ja szukałam po wszystkich targach. Wszystkich, nie, tylko w Neopolakrze. No tylko w Sitnie. I Sitnie. No. Nigdzie nie, się nie rozglądałaś. Nigdy. Nie, tylko wiesz. To był czysty przypadek. Czysty przypadek. Zmienimy trochę kadr, bo się za bardzo na Werę napatrzycie. Ale Nikodem też jest? Nie wiem, zobaczymy później. Także możliwie szybko postaramy się w wolnej chwili zmontować ten odcinek. Abyście mogli właśnie się z nim zapoznać. Ogólnie to pogoda żniwa w tym roku jest taka mega w kratkę. To tak mega w kratkę, ponieważ ostatnie dni no to takie są przeplatane z deszczem. Dzisiaj a to też tak zależy naprawdę, na co, bo na warzywa to bardzo dobrze. No na warzywa bardzo dobrze, korzenie się wypełniają, aby ważyły. Ale na przykład na zboża to jednak już niekoniecznie. Teraz dopiero wyjeżdżamy w pszenicę. Swoja pszenica jeszcze stoi, niekoszona. Grunt, że z rzepakiem wszystko poszło po naszej myśli. Jeszcze jakby cena dopisała, to byłoby w ogóle. Także żeby nie było za kolorowo, że jest tak dobrze. Także działka jest już praktycznie zakończona, co zresztą widać. No, tak. Właśnie tak. No Wera, i co z tą telażówką będzie? Oddajesz? Właśnie nie wiem, co z nią zrobić. Ale. Jak dla mnie. Jak dla ciebie. Dlaczego mówisz to samo, co ja? Chcę usłyszeć twojego zdania. Czekaj, muszę podnieść. No tak, pani zapracowana. No. A ona tak naprawdę to się tylko chwali, że umie już podnosić. Nie, no umiem na przykład cofać, umiem prosto jeździć i tak dalej. Do przodu. Do przodu też umiem. Dużo już umiem. Ale coś mówiłam, ale już nie wiem co. O telewizorce. A, że moim zdaniem, nie chcę mówić, że jest najlepsza, żeby nie było, że to jest jakaś reklama czy coś, bo to nie jest ale reklama. Ale ja chciałabym wspomnieć, że ja jak ja, bo też są różne prace w gospodarstwie, ale Weronika miała okazję testować wszystkie talerzówki, no, które wszystkie u nas były. U nas były na gospodarstwie, to chciałam powiedzieć. Bo ja niestety czasami było jakieś załatwienie i tak dalej i nie miałam okazji pracować ze wszystkimi. A Werka, nasza operatorka... Co jak co, ale talerzówek to ja przetestowałam wiele. Ale Werka naprawdę zawsze była pod ręką i zawsze mogła przetestować wszystkie, które u nas były na gospodarstwie. Więc wiem, jak powinno to z tyłu wyglądać. No, także ona, jak to się mówi, nie z jednego pieca chleb jadła. Ale skończyłaś mi i nie dokończyłam. Dobrze, że chciałam powiedzieć, że z tych, co były u nas na testach, to moim zdaniem jest numer jeden. Aż tak? Tak. Bo bardzo ładnie przerabia. Zresztą sami widzicie. Chyba widzicie. Chyba widzą. Albo, a jak nie, to już zobaczyli. Albo będą widzieć, nie wiem. Zależy, jak to będzie zmontowane. Tak. Przede wszystkim tutaj robi robotę ten wał z przodu, który prezentowałam na samym początku. On jest na pierwszym rzędzie, tnie, a dopiero później są talerze i tak dalej. I weźmy też to pod uwagę, że to jest po rzepaku i to tak wygląda. No tak naprawdę te żółeczki zawsze robiły tak delikatnie, a tutaj efekt jednak jest naprawdę fajny. Dobrze. Także my działkę już praktycznie kończymy. Jeszcze zostały mamy nam poprzeczniaczki. I jeszcze w tamtą stronę. Tak. Jeden taki skraweczek, ponieważ ale i tak musimy wrócić, bo mu nie zrobiliśmy tam poprzeczki. No tak, zgadza się.
Więc mam nadzieję, że taki materiał Wam się podobał. Dajcie znać, jeżeli byście chcieli zobaczyć może jakieś konkretne maszyny testy. O, to może by się nam udało też takie zrobić, póki jeszcze mamy chwilę przed wykopkami. Więc, a jak nie na teraz jakiś temat, no to z chęcią dla Was jakieś testy również nagramy. Więc co? Co, Berka? Chwila. Więc mamy nadzieję, że obejrzeliście ten materiał do końca. Tak. Więc subskrybujcie nasz kanał. Mamy nadzieję, że ten film Wam się podobał. Już to powiedziałam. Bo nam się na pewno będzie podobał. Werka już ma taką wizję na ten odcinek. No, zobaczymy jak wyjdzie, ale mam nadzieję, że wyjdzie dobrze. Fajnie, będzie Wam się miło oglądało. I się oglądało jednak. No, także dziękujemy, że byliście razem z nami, że mieliście czas dla nas, żeby zobaczyć ten odcinek, te nasze wypociny. Dobra, więc jeszcze raz subskrybujcie nasz kanał, klikajcie dzwoneczek, żeby być z nami na bieżąco. Lajkujcie. Komentujcie przede wszystkim, czekamy na Wasze komentarze, a my widzimy się już w kolejnym odcinku na naszym kanale. Do zobaczenia. Cześć! Pa, pa! Nikuś też się żegna. Czekaj. Nikuś! Intrus! No. I like the toys. So let me show you. And I will play you like before.